Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie z cyklu Wybierz kartę. I w tym wideo sprawdzimy, jak będzie wyglądała energia dla Was do końca roku oraz co nowego może rzeczywiście się przydarzyć. Tutaj będzie podział na trzy grupy, w których sprawdzę właśnie ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się pokazujecie w tym czasie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. I teraz tak, pamiętajcie, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj może nie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą się nie przejmujcie. No i przystąpmy w takim razie do prezentacji talii. Powiedzmy, że to będzie talia numer 1. Ach, już tutaj zdradziłem. No to nie. No to w takim razie inaczej. To będzie talia numer 1 z taką oto końcówką, chciałem powiedzieć. No nie z końcówką. Tak wygląda tył tej talii, proszę bardzo. Tak wygląda tył talii drugiej. To będzie grupa druga. I tutaj rzeczywiście będzie tył talii z grupy trzeciej, więc wybierzcie sobie tak naprawdę tę grupę, która najbardziej z Wami rezonuje, tę okładkę, właściwie ten tył talii, która najbardziej Wam odpowiada, i sprawdźcie sobie oczywiście czytanie właśnie dla danej grupy. Jeszcze raz, to będzie pierwsza grupa, to będzie grupa druga i tutaj jest grupa trzecia. Wróćmy w takim razie do tego, jak było wcześniej. I teraz tak, zacznijmy w takim razie czytanie dla grupy pierwszej. Tutaj jeszcze tylko dla przypomnienia, tak wygląda tył talii z grupy pierwszej. Więc witam ciepło wszystkie osoby, które właśnie tę grupę wybrały. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was energia do końca roku. Powiedzmy, że tak od sierpnia do grudnia. Tutaj być może dosyć ciężko nad czymś pracujecie, albo słuchajcie, no tutaj w ogóle pojawiła się karta budowania nowych fundamentów, ale to moment. Co nowego do Was przychodzi w tym czasie? O, słuchajcie, naprawdę nieźle. Jak na razie same monety plus, no oczywiście motocykl za oknem, jak to zazwyczaj. Inaczej być nie mogło, więc może jest to na potwierdzenie przekazu. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie? Tu jest, słuchajcie, jakieś przejęcie kontroli związane z, po pierwsze, bezpieczeństwem, komfortem życia. To może być absolutnie związane z pracą, z edukacją lub z miejscem, w którym mieszkacie. I teraz tak, jaka będzie dla Was rada? No, w radzie jest, żeby rzeczywiście pracować i dawać z siebie wszystko, bo będzie gdzieś to opłacalne. Czego raczej nie robić, czego unikać. Okej, no słuchajcie, naprawdę fantastyczne czytanie, zwłaszcza dla osób, które tutaj zastanawiają się nad zmianą pracy albo w ogóle już rozpoczęły nową pracę. Ewentualnie jeśli chodzi o remonty, przeprowadzki, coś na tej zasadzie. Ale momento, niech no ja tutaj zażyję. Ok. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta maga, karta alchemika, która akurat w tej talii no, przedstawia tutaj Pana Twardowskiego z kogutem na ramieniu. No i karta maga, słuchajcie, mówi o tym, że no, macie wszystkie narzędzia, wszystkie umiejętności do tego, aby rzeczywiście coś wykonać, aby rzeczywiście coś zamanifestować. Dlatego, że no, karta maga właśnie o tej manifestacji mówi. Również o podnoszeniu kwalifikacji, ale no, tutaj gdzieś ta karta sugeruje, że one już są na tyle wysokie i na tyle już macie takie rzeczywiście umiejętności, że możecie już z nimi no, gdzieś starać się o coś, na co macie ochotę, zwłaszcza jeśli chodzi o życie zawodowe. Słuchajcie, ta karta mogłaby też sugerować jak najbardziej to, że w tym następnym półroczu macie mnóstwo energii, wigoru, zapału do rozwoju i do rozpoczynania nowych etapów. Tak bym powiedział. Ktoś może też mieć jasne do czynienia z osobą, która czaruje, która pojawia się i znika, no i gdzieś tutaj mydli Wam oczy. To też może być dla Was rozkład. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta trójki monet, a trójka monet właśnie sugeruje budowanie nowych fundamentów od podstaw. Fundamentów albo związanych rzeczywiście z nową pracą, z nową karierą zawodową, no, ewentualnie gdzieś fundamentów związanych z domem, z mieszkaniem, z przeprowadzką. Ja bym powiedział, że tutaj rzeczywiście ochoczo, z zapałem zabieracie się za te nowe etapy. Tutaj interesuje Was tylko i wyłącznie to, co jest dla Was rozwojowe, przyszłościowe. Wydaje mi się, że chętnie wychodzicie ze strefy komfortu, ale też na tej zasadzie, że dopiero wtedy, gdy jesteście pewne, no co dalej robić. Czyli, no to nie jest tak, że na przykład z zamkniętymi oczami skaczecie na głęboką wodę i zmieniacie pracę, tylko gdzieś wcześniej tutaj, no jest rzeczywiście wszystko dokładnie sprawdzone. Gdzie, jak, co, kiedy, czego możecie się nauczyć, jakie dokumenty, jakie wypłaty itd., itd. No jest to na pewno czas budowania nowej stabilizacji życiowej. Super. I teraz zobaczcie, przychodzi do Was karta dziewiątki monet. Przepiękna karta, która no tutaj przedstawia, powiedziałbym, że taką prawie cesarzową z łabędziem. I słuchajcie, jest to karta, która dosłownie mówi o samowystarczalności. O tym, że macie gdzieś poczucie, że możecie sobie rzeczywiście zaufać i świetnie o siebie zadbać. Czy jeśli chodzi o Waszą przestrzeń życiową, czy jeśli rzeczywiście chodzi o Waszą edukację, tak bym powiedział. Tutaj gdzieś stawiacie na swoim, zwłaszcza w sprawach zawodowo-edukacyjnych, no i niewątpliwie wychodzicie na tym bardzo dobrze. Czyli co? Nie robicie gdzieś tutaj innym dobrze, nie podkładacie się innym, tylko tutaj gdzieś rzeczywiście podejmujecie decyzje w zgodzie ze sobą, co na przyszłość rzeczywiście gdzieś tutaj plusuje, no i jest za komfortem życia. Dziewiątka monet to w ogóle też jest taka postawa zdrowego zainteresowania samym czy samą sobą, również jeśli chodzi o związki i relacje z osobami, które gdzieś mydlą oczy, z osobami, które gdzieś sprawiają, że nie wiecie na czym stoicie. Tutaj jest może nawet nie to, że wycofanie się, ale takie naprawdę zdrowe zainteresowanie się sobą. No i gdzieś tutaj wówczas nie potrzebujecie osób, które sprawiają, że macie jakieś huśtawki nastrojów lub rzeczywiście no, niestabilność w życiu. I teraz zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Asa Mieczy. A As Mieczy to karta związana z nowymi pomysłami, z nowymi takimi ideami. I według mnie jest to informacja, że być może u części z Was był pomysł od jakiegoś czasu w głowie, który gdzieś sobie tam kiełkował a propos zmian zawodowych, a propos powrotu na studia, czy tam, słuchajcie, zrobienia jakiegoś dyplomu, czy zmiany w ogóle kierunku, jeśli chodzi o kształcenie się czy życie zawodowe. No jest to gdzieś informacja, że w tym czasie rzeczywiście to, nawet nie to, że do Was wraca, ale gdzieś poświęcacie temu bardzo dużo czasu. Takiemu swojemu pomysłowi, jakiejś idei, no, który rzeczywiście tutaj od długiego czasu jest w Waszych głowach. Powiedziałbym tak, nie obawiacie się też dosłownie rezygnować i odcinać się od osób, które pokazują się jak ten mag właśnie, czyli mieszają, kręcą, czarują, dużo opowiadają, ale mało robią. No to jest dobra informacja. Jeśli chodzi o to, jak Wy się przedstawiacie, to Wy przedstawiacie się jako karta umiarkowania i ta karta jest przepiękna w tej talii, to znaczy w ogóle jak wszystkie karty, ale ona mogłaby mówić, tutaj tak patrząc, słuchajcie, na ten rozkład, o przejęciu kontroli po to, aby gdzieś rzeczywiście żyło Wam się lepiej, spokojniej, stabilniej. I to jasne, na przykład jest związane ze zmianą pracy na troszeczkę spokojniejszą, być może nawet za te same pieniądze, ale albo nawet troszeczkę mniejsze, ale z myślą i z pewnością, że no, czasami trzeba rzeczywiście zrobić krok do tyłu, żeby nabrać siły i energii do tego, aby później zrobić 3 kroki do przodu. Ewentualnie no, tutaj jest decyzja na przykład a propos usunięcia ze swojego życia, dosłownie, no może nie dosłownie, w przenośni, osób, które rzeczywiście wprowadzają Wam destabilizację, chaos, jakieś tutaj, słuchajcie, huragany. No, Wy tego nie potrzebujecie. Ta karta umiarkowania sugeruje taki spokój duszy związany z umiejętnością zadbania o siebie i swoją przestrzeń. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta 8 monet. A 8 monet to karta pracy, to karta wysiłku, dawania z siebie rzeczywiście no, wszystkiego. Również karta podnoszenia kwalifikacji i starania się. I powiedziałbym tak, po pierwsze, jeśli tutaj jest jakiś pomysł bądź propozycja a propos zmian zawodowych, edukacyjnych czy związanych z mieszkaniem, z domem, no to jest informacja taka, kuć żelazo póki gorące i rzeczywiście starać się doprowadzać sprawy do końca, walczyć ze słomianym zapałem, dlatego że w tym właśnie półroczu mam wrażenie, że no gdzieś tutaj słomiany zapał jesteście w stanie pokonać. W każdym razie rada jest, żeby się starać, rozwijać i inwestować, również finansowo, w swój rozwój życiowy. Czy to jest, słuchajcie, edukacja, czy to jest związane z remontem domu, to już zależy od Was, ale piszcie. Chętnie się dowiem. Zostawiajcie informacje w komentarzach. I zobaczcie, czego nie robić, czego unikać. Jest to karta 2 buław, a 2 buław to jest rozdroże, nieumiejętność podjęcia decyzji. To jest zastanawianie się. To jest również strefa komfortu, czyli jest stabilnie, ale nudno i nierozwojowo. No to ja zostanę tu, gdzie jestem. Czegoś takiego unikać. W ogóle powiedziałbym, żeby unikać osób lub sytuacji, w których jesteście stawiani lub stawiane pod ścianą, albo ktoś wymusza na Was pewną decyzję, jakąkolwiek. No tutaj znowu bym powiedział, że strefa komfortu, zwłaszcza jeśli chodzi o dom, mieszkanie, pracę, edukację, jest dosłownie niewskazana dla Was. Tak bym powiedział, mam nadzieję, że komuś się to przyda. Wszystkiego dobrego. Teraz zapraszam wszystkie osoby, które wybrały grupę 2. Tutaj dla przypomnienia pokażę okładkę talii, właściwie tył, grzbiet kart związane właśnie z grupą 2. I zacznijmy od tego, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. jakieś nowości się pojawiają. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto. No to jest dziwne, bo wychodzi gdzieś na to, że być może będą zmiany, na które nie macie ochoty, siły. Co odchodzi do przyszłości? No dobrze, jak Wy się przedstawiacie, jeśli chodzi o to na drugie półrocze? Okej, no słuchajcie, momento. Zobaczcie, że tak głośno. Jak na razie to pojawiły się 3 karty związane z wielkimi arkanami. To całkiem dużo. Więc może to być rzeczywiście znaczący dla Was czas. Jaka będzie rada? No, słuchajcie, idzie jakieś wybaczenie, ale w radzie jest, żeby wybaczenie było na Waszych zasadach. W ogóle, żeby było okupione zasadami, a nie tam, że machniecie ręką i będzie super. Czego nie robić, czego unikać? No dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj, słuchajcie, powiem, że zwłaszcza, przede wszystkim pojawił się tutaj trygon powietrza, czyli bliźnięta waga lub wodnik, a już najbardziej to waga, ale oczywiście to nie musi być do wszystkich. I teraz tak, zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta sprawiedliwości. No, jest to właśnie karta związana z wagą, ewentualnie z trygonem powietrza, ale ta karta dosłownie mówi o tym, że jest to czas ogarnięcia spraw sądowych związanych z dokumentami, z alimentami. Wszystko to, co gdzieś tam ciągnęło się rzeczywiście od jakiegoś czasu, no wypadałoby, żeby teraz nabrało tempa i właśnie powiedziałbym, że nabierze, ku Waszemu zdziwieniu. Jeśli chodzi o kartę sprawiedliwości, to ta karta mówi o tym, że najprawdopodobniej będzie to czas zaprowadzania porządków i ładu w swoim życiu. Wydaje mi się, że nawet to będzie związane z relacjami bardzo bliskimi, być może nawet relacjami zawodowymi. Tak bym zasugerował. W każdym razie tutaj coś, co ma się wydarzyć, wydarzy się ku stabilizacji, bo karta sprawiedliwości mogłaby to sugerować. Zobaczcie, w ogólnej energii na ten czas jest dla Was karta głupca, a głupiec to karta zerowa, jeśli chodzi o wielkie arkana. No i oczywiście głupiec wyrusza tutaj w podróż. Jest to zupełnie nowy etap, etap rozpoczynania od zera i no nie ukrywam, że w przeciągu tego pół roku, no część z Was będzie się rzeczywiście żegnała z kimś lub z czymś. I nie chodzi mi o utratę, ale o konieczność wprowadzenia zmian w swoim życiu. Te zmiany być może, słuchajcie, przyjdą zupełnie niespodziewanie. Naprawdę ku Waszemu zdziwieniu, ale tak jak już mówiłem, no tutaj na początku będzie zgrzyt, ale to gdzieś idzie ku lepszemu. Karta głupca, no tutaj może sugerować, że czeka Was taki czas pełen przygód, zbierania nowego doświadczenia, konieczności otwarcia się, otworzenia się na nowe. I czy Wy tak rzeczywiście będziecie się otwierać, czy nie, to już zależy od Was, a od tego zależy, jak ta zmiana, no, będzie przeprowadzona. Zobaczcie, przychodzi do Was karta piątki mieczy, a piątka mieczy to karta sugerująca zamiatanie spraw pod dywan, brak komunikacji lub jakąś rezygnację. I teraz tak. Z jednej strony, no tutaj może być rzeczywiście taki bunt w postaci zamrożenia i odcięcia się od rzeczywistości w momencie, gdy rzeczywiście jakaś zmiana nadejdzie. Jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w połączeniu z tą kartą sprawiedliwości, to ja bym powiedział, że no znowu jest to czas, żeby sprawy sądowe związane z dokumentami, które gdzieś tam były zepchnięte na dalszy plan albo były nierozwiązane i wydawało Wam się, że a już rozeszło się po kościach, nikt nie będzie pamiętał, będzie git, no tutaj gdzieś to może wrócić. Ale to dobrze, bo dzięki temu gdzieś mam wrażenie, że możecie odsapnąć. Piątka mieczy też sugeruje, że gdzieś chcecie spowalniać zmiany albo opieracie się zmianom, które do Was rzeczywiście same już z konieczności przychodzą. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta śmierci, którą w ogóle bardzo lubię, dlatego że karta śmierci sugeruje właśnie transformację, takie przeistoczenie się czegoś, nowy etap, no i takie, bym powiedział, odrodzenie. I jako że ta karta odchodzi do przeszłości, no to dla mnie jest to informacja, że coś zakończy się lub rozpocznie na nowo, gdzieś bez Waszego większego udziału. I to nie prowadzi do niczego złego. Już uspokajam, że nie widzę tutaj jakiegoś zwolnienia z pracy na przykład, bo no gdzieś pewnie zależałoby Wam na tym, żeby jednak mieć tutaj stabilizację w życiu. Mi się wydaje, że to, słuchajcie, może być związane z powrotem momento osoby pokroju głupca, czyli ktoś, kto nie wie, czego chce, ktoś, kto z Was zwodzi, ktoś, kto pojawia się i znika i słuchajcie, to nie jest mag, czy tam czarodziej, czyli ktoś, kto mógłby robić to w taki sposób zaplanowany, wyrachowany. To jest raczej osoba, która, słuchajcie, sama dosłownie nie wie, czego chce, ale Wam się niestety przez to gdzieś obrywa. No tej osobie nie, no bo tu jest głupcem, że tak powiem, czy tam głupczynią. Co jeszcze? Karta śmierci mówi, że pewna zmiana, która się gdzieś tutaj, która nastąpi, na początku będzie duży opór z Waszej strony i brak zgody na te zmiany. Ale zobaczcie, summa summarum, Wy przedstawiacie się jako karta kochanków, a kochankowie to właśnie karta sugerująca znowu trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik, a już zwłaszcza bliźnięta, ale i może nawet przede wszystkim ta karta pokazuje dwie strony, które gdzieś zawierają ze sobą pakt, unię, dwie strony, które gdzieś się godzą albo nawiązują ze sobą nową współpracę, no lub gdzieś tutaj rzeczywiście jakiś kontrakt wspólnie podpisują. I słuchajcie, no to gdzieś jest ewidentnie ku lepszemu, tak jak już wcześniej wspomniałem. Opłaca się, słuchajcie, dla Was, po pierwsze, rozstawać w dobrych warunkach, w dobrych kontaktach, nie palić za sobą mostów również jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Opłaca się również, słuchajcie, naprawiać relacje powracające z przeszłości. Nawet dla samej siebie, tak jakby dla spokoju ducha. Też dlatego, że gdzieś te relacje mogą Wam się później przydać. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta Króla Buław, albo Królowej Buław, to już sobie możecie to odwracać. No a Król Buław to jest właśnie ktoś pewny siebie, konkretny, działający, ktoś, kto przewodzi i deleguje. I teraz tak, no tutaj też jest, słuchajcie, taka informacja, żeby poddać się jakimś zmianom, żeby rzeczywiście iść z tym wiatrem i z taką pewnością, no, że rzeczywiście sobie poradzicie lub to, co do Was przychodzi, przychodzi zawsze w jakimś konkretnym celu. Jeśli nie wydarzyłoby się, no nie wiem, A parę lat temu, no to nie byłbym w punkcie C teraz i B na przykład rok temu. Coś na tej zasadzie. Poddać się zmianom, ale też właśnie z taką pewnością siebie i odwagą, a nie strachem. Tutaj też, słuchajcie, przydałoby się pokazać granice, pokazać swoją pewność siebie, nieprzesadną i nie narcyzm, ale takie, słuchajcie, no to, że macie swój honor, to, że gdzieś rzeczywiście nie pozwolicie innym sobie z wami pogrywać. To a propos powracających relacji, czyli na waszych zasadach i w ogóle na zasadach. Zobaczcie, czego nie robić, czego unikać i jest to karta Asa Mieczy. No ja bym powiedział tutaj, zwłaszcza w połączeniu z kartą Śmierci, no po prostu iść za ciosem, nie opierać się zmianom, nie opierając się temu, co rzeczywiście konieczne, to co musi tutaj nastąpić. Jeszcze jest jedna rzecz. Słuchajcie, jeśli chodzi o sprawy sądowe, jeśli chodzi o dokumenty i rozliczenia, to tutaj nawet wypadałoby zmienić osobę, która wam pomaga, lub w ogóle nawiązać kontakt z kimś, kto zna się na tych sprawach, no gdzieś wydawałoby się lepiej od was lub lepiej, aniżeli ktoś, kto już wam pomaga. Czasami warto jest zainwestować więcej, ale dostać na przykład profesjonalną pomoc, aniżeli dostać no, kilka nieprofesjonalnych i wtedy stracić, słuchajcie, no, kupę pieniędzy, nawet nie widząc kiedy. Wszystkiego naj. Moi drodzy, teraz sobie przejdźmy do grupy trzeciej. Tutaj dla pewności pokazuję grzbiet, tył talii, która jest związana z grupą trzecią, dla osób, które ją wybrały. Oczywiście też możecie sobie tutaj posłuchać wszystkich trzech przekazów i wybrać ten, który no, z wami gdzieś rezonuje. Sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia. O, tu jakiś cesarz taki konkretny się pokazał, ale jaka będzie dla was ogólna energia no, na to półrocze, do końca roku. Ciekawe, bo macie pustelnika. Co do was przychodzi, co się pojawia, albo kto? No, słuchajcie, niespodziewanie, niespodziewajka, pustelnik wyskoczy zza winkla. Co odchodzi do przyszłości? No dobra, słuchajcie, weźmy kartę, która tutaj chciała sama wypaść i jest to, momencik, wybaczcie, pardonsik, jest to karta dwójki buław, czyli jakiegoś rozdroża. Wtedy jak rozdroże odeszłoby do przeszłości i byłoby wiadomo, co zrobić, jak postępować z pewną sytuacją zupełnie zaskakującą i niezależącą od was, albo z powracającą osobą. Jak wy się przedstawiacie? No dobrze, całkiem nieźle, bo pokazujecie się jako ktoś, kto umie zadbać o swoją przestrzeń, ale też jako osoba, która wie, że czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby w przyszłości móc zrobić kilka do przodu. To może być również związane i okupione z wyprowadzką do rodziny, powrotu do domu rodzinnego, tylko na przykład na jakiś czas. Ewentualnie z wynajęciem mieszkania swojego. A rada dla was? Nie wiem czemu, ale tutaj czuję taki przekaz, w którym no ktoś na przykład rezygnuje z mieszkania wynajmowanego i przez jakiś czas mieszka u rodziny, żeby sobie odłożyć, oszczędzić, tam dokładając się oczywiście do opłat. No ewentualnie wynajmuje swoje mieszkanie za większą cenę, a gdzieś sobie pomieszkuje rzeczywiście u rodziny. Czego nie robić, czego unikać? No słuchajcie, ciekawe. Naprawdę ciekawe, bo tutaj znowu wychodzi na to, że jakieś zupełnie niespodziewane sytuacje się wydarzą. Być może właśnie nawet związane z jakimiś powrotami. Zobaczcie. Z przełożenia jest dla Was karta koła fortuny. No a koło fortuny, jak sama nazwa wskazuje, gdzieś tutaj sugeruje, że fortuna kołem się toczy. Raz pod górę, raz z góry. Raz sinusoida idzie w dół, później w górę. I jest gdzieś tutaj u Was naturalny, normalny balans. Dlatego, że pamiętajcie, że tak właśnie w życiu jest normalnie, a tak konstant, nudno, rutynowo jest nienormalnie. Znaczy, nie lubię tego słowa normalny lub nienormalny, ale no tak nie powinno być. Dla naszego ciała, umysłu i tak dalej. No ta karta gdzieś sugeruje, że sinusoida idzie w górę, albo w ogóle, że gdzieś balans jest wyrównany. Jeśli na chwilę jest w dół, to zaraz będzie na chwilę w górę. I tak dalej, i tak dalej. Tak jakby mniej więcej w podobnych odstępach, w podobnych takich przedziałach. Ta karta mówi o jakimś łucie szczęścia, o jakimś powrocie, o tym, że coś niespodziewanego z zawinkla wyskakuje. I tutaj zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta pustelnika. A pustelnik jest to ktoś, kto no, jest tutaj gdzieś samotny. Być może nawet z wyboru, dlatego że gdzieś no, ceni sobie swoje towarzystwo i w ogóle towarzystwo osób mądrych i no, takich, słuchajcie, niezwiązanych z fałszem, czyli to Wy jesteście osobami mądrymi i nie sfałszowanymi, że tak powiem, nie fałszującymi. Tutaj może być nawet taka samotność z wyboru pod tytułem: ja teraz rzeczywiście na jakiś czas się usuwam z życia, na przykład randkowego, i dbam o relacje, które mam już teraz. A być może jest ktoś, kto mi się na przykład trochę podoba, ale obawiam się, że tak powiem, zagadać lub rozwinąć tę znajomość. No tutaj też jest, tak jak już wcześniej powiedziałem, być może powrót osoby z przeszłości, i to wcale nie musi być były partner lub była partnerka, to równie dobrze może być ktoś z rodziny, na przykład spotkany przypadkiem, na przykład na spotkaniu, na uroczystości rodzinnej. Tak bym gdzieś zasugerował. Zobaczcie, przychodzi do Was tutaj karta pazia kielichów, a paź kielichów jest takim zaskoczeniem, czymś niespodziewanym, być może jakąś propozycją. I teraz tak, ta propozycja może być również, słuchajcie, a propos zmian zawodowych, które na przykład wiązałyby się z przeprowadzką. Czy do innego kraju? Nie wiem, tego nie widzę, być może. Paź kielichów to też jest, słuchajcie, osoba z trygonu wody, rak, skorpion, ryby. Ewentualnie ktoś młodszy lub nie do końca dojrzały emocjonalnie. Osoba, która troszeczkę nie wie, czego chce, ale przynajmniej próbuje. No i gdzieś tutaj się pojawia. Być może, żeby coś tam naprawiać. Momento. Albo żeby w ogóle się pokazać i zobaczymy, co dalej. W każdym razie paź kielichów jest kartą przedstawiającą osobę pełną pogody ducha i wydaje mi się, że taka pogoda ducha rzeczywiście do Was przychodzi, dlatego że gdzieś nabieracie takiej celowości. Wiecie, dokąd zmierzacie, wiecie, co jest Waszym targetem i tutaj, czy tam celem, i tutaj gdzieś nie zaprzątacie sobie głowy pobocznymi tematami, że tak powiem, co jest bardzo ważne do zachowania higieny umysłu i życia. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta dwójki buław, a dwójka buław to jest właśnie rozdroże, czyli takie poczucie, że nie wiem, w którą stronę iść, nie wiem, co mam zrobić, czy zostawić, czy odejść, czy zmienić, czy nie zmienić, czy dać komuś szansę, czy nie. Tu jest takie, słuchajcie, ewentualne utknięcie w strefie komfortu i poczucie, że w życiu za bardzo się nic nie zmienia, nie ma wyzwań, jest trochę nuda, może nawet bezpiecznie, ale tak niedynamicznie. I tutaj to poczucie odchodzi do przeszłości. To tak jakbyście sobie sami lub same świetnie umiały wyznaczyć cele, plany rozwoju właśnie i nie czekali na to, aż rzeczywiście coś samo się wydarzy. Chociaż, tak jak już wcześniej mówiłem, raczej coś tutaj od losu niespodziewanie przyjdzie. Może związane z pracą lub z powrotem kogoś z przeszłości. Ale wiecie co? Wy wiecie, co z tym zrobić. I to jest właśnie, kurczę, fajne, bo wydaje mi się, że inna grupa też miała w tych czytaniach, że nie wie, co zrobić właśnie. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako dziesiątka monet. Piękna karta, związana po pierwsze, słuchajcie, z obfitością finansową. No więc tutaj gdzieś rzeczywiście dobry czas, zwłaszcza w połączeniu z kartą koła fortuny, do tego, aby zainwestować swoje pieniądze w działki, nieruchomości, mieszkania, domy. Ta karta również sugeruje, że ktoś z Was zmienia dotychczasowo wykonywaną pracę i teraz gdzieś jest poczucie, że ta nowa praca przynosi za sobą więcej spokoju, być może mniej obowiązków, a wypłatę, wynagrodzenie takie samo lub większe. Dziesiątka monet to jest też, słuchajcie, karta rodziny i w ogóle więzi rodzinnych. No bo tutaj jest przedstawiona gdzieś właśnie starszyzna, dzieci, średniaki, że tak powiem też, jakieś psy, pałac w tle. I powiedziałbym tak, jesteście otwarci lub otwarte na to, aby gdzieś czerpać wiedzę i mądrość od Was doświadczonych. Jeśli chodzi o rady takie związane ze zmianami, tutaj naprawdę gdzieś starsze osoby, takie autorytety życiowe mogą Wam bardzo pomóc, ale w ogóle tutaj mam wrażenie, że przynajmniej w tym drugim półroczu bardziej zależy Wam na spokoju, na zmianach, ale takich, słuchajcie, nie jakichś ekstremalnych, na zmianach, które gdzieś mają prowadzić do czegoś właśnie spokojniejszego, na przykład do zmiany pracy na taką, która gdzieś będzie decydowała o tym, że macie więcej czasu dla siebie lub właśnie dla rodziny. Właśnie te więzi z rodziną Was tutaj bardzo interesują. Chętniej naprawiacie lub budujecie relacje z obecnymi osobami w Waszym życiu, aniżeli zawieracie nowe. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta wisielca, a wisielec, to jest właśnie karta, która mówi o nabraniu innej perspektywy, która jest konieczna. I teraz tak, być może rzeczywiście tutaj pogoń za pieniądzem, sławą, karierą, czy nie wiadomo czym, nie jest rzeczywiście najważniejsza. Może właśnie najważniejsze są dla Was relacje z najbliższymi, poczucie, że okej, robię to, co lubię, mam gdzieś tyle, ile potrzebuję i wystarczy. Ta karta może mówić, żeby nie obawiać się również, tak na przekór troszeczkę powiem, wprowadzania rzeczywiście zmian. Tutaj w Radzie jest wychodzić ze strefy komfortu i jeśli są w rodzinie jakieś niedokończone sytuacje, niedokończone sprawy, rozmowy, kłótnie, niesnaski. Jest to czas, aby być jak ten pustelnik, a nie jak karta pazia kielichów, czyli jest to czas, aby być osobą mądrzejszą, dojrzalszą i umieć się z innymi godzić lub wybaczać innym sobie. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, tutaj jest karta trójki monet, a trójka monet to jest, słuchajcie, budowanie nowych fundamentów od podstaw. I teraz tak, Jest to informacja, żeby nie obawiać się dawać nowej szansy pewnym osobom, ale tylko i wyłącznie jeśli to będzie okupione szczerą rozmową. Nie obawiać się w ogóle, słuchajcie, rozpoczynać od początku jakiegoś rozdziału życiowego. Na tej zasadzie, że nie zmieniam pracy, jestem za stary. Nie zmieniam, słuchajcie, uczelni, bo jestem, nie wiem, za młoda na przykład. Już tutaj nie będę Wam wymyślać wymówek, ale wymówki odkładać rzeczywiście na później albo w ogóle sobie z nimi tak radzić, że gdzieś tutaj w kosmos wystrzelić. Tutaj jeszcze ta trójka monet mogłaby sugerować, żeby nie obawiać się ryzykować w inwestycje pieniędzy w swoje marzenia, w swoje cele, w coś, co ma Wam sprawić radość, nawet jeśli to jest kurs garncarstwa, który Wam się marzył od lat. Czas rzeczywiście na to. Może za jakiś czas będziecie instruktorami lepienia w glinie i garncarstwa. Nie wiadomo. Wszystkiego naj. Moi drodzy i moi drogie, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego fantastycznego. Na moim kanale są już czytania na lipiec, zaraz zaczną pojawiać się na sierpień. Tutaj gdzieś wszystkie podlinkuję, również z czytaniem, co on, ona myśli, czuje, zamierza, jeśli chodzi o ten cykl Wybierz Kartę, więc koniecznie sprawdzajcie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że to pomoże mi w rozwoju kanału, no i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.